Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony oczywiście Demony Diaz i zapraszam was na kontynuację serii Zagrajmy First Berserker Kazany, czyli oczywiście kontynuujemy jeszcze wersję demonstracyjną najnowszego Souls-like'a. No a przede mną teraz wielkie wyzwanie, ponieważ musimy pokonać Fantoma Ostrza, który jest, no, najtrudniejszym bossem, definitywnie, którego spotkaliśmy w tym demie. Pierwszy był trudny, a ten jest 5 razy trudniejszy, a napisaliście mi, że w tym demie będzie czekał na nas jeszcze jeden boss, więc na tym odcinku seria na pewno się nie skończy. I podobno ten boss, który na mnie czeka, będzie jeszcze trudniejszy od tego. Trudno jest mi to sobie trochę jakoś tak wyobrazić, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że tak serio będzie, bo myślę, że czeka nas naprawdę niezła zabawa i trudna przeprawa. Ale może już po prostu żarty sobie robicie, patrząc na to, jak mi tutaj idzie. No właśnie, a propos, nie jest to najlepsze podejście. Ale od razu też zaznaczę to, co mówiłem w ostatnim odcinku. To znaczy, w tym materiale już na pewno część podejść po prostu będę usuwał, żeby właśnie to wszystko było płynniejszym niż miało to miejsce ostatnio, no bo fajnie byłoby wreszcie poczynić progres. Także zróbmy sobie może jeszcze jedno podejście na żywca. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, gram już kolejnego dnia, więc jest nadzieja, że troszkę lepiej będę już tutaj walczył. Że wiecie, trochę na świeżo to jednak zawsze inaczej. Oby tak w rzeczywistości się to wreszcie skończyło. Jest backstab. A to się tutaj oczywiście inaczej nazywa. Atak brutalny. Tak jest to nazwane. I no, on ma takie naprawdę dobrze dopracowane te ataki, że wchodząc z marszu po prostu kolejnego dnia nie mam wielkich problemów z tym timingiem. Nawet to było, no, przyblokowane akurat, ale no nie trafił mnie. A serię udaje się jakoś odbijać. O, teraz nie, jak na złość, jak akurat o tym mówię. Klasycznie. Dobra, troszkę leczenia nie zaszkodzi. To jest naprawdę mocarny atak. I lepiej to przyblokować. On za chwilę będzie chciał wejść do kolejnej fazy. No właśnie. Już to uczynił, ale chyba, jeśli dobrze pamiętam, to będę w stanie się wyleczyć. Nice. Powiem wam, że bez odbijania ataków nie byłoby tutaj wesoło. Naprawdę. Ciężki temat by był. Kurde, tamto podejście było masakryczne. A tutaj proszę. I już się rozgrzałem. Jeszcze dwie apteczki. No mówię, mega szkoda, że te przedmioty jednorazowe poszły, ale z drugiej strony no, to nie było tak, że ja je zmarnowałem na jakieś totalnie fatalne podejście, bo przecież w poprzednim odcinku, przypomnę, ja byłem, no, jedno lub może dwa uderzenia, żeby go ubić, więc byliśmy naprawdę wyjątkowo blisko. O Jezu. Ja pierdzielę. Dobra, robię tak. Ofensywnie. Trzeba. I heal. Od razu! Pięknie. Jeszcze. No teraz, oby nie mordercza seria, ale na pewno bardzo niebezpieczna. Jezu, jak dobrze, że on jest jeszcze w moim zasięgu. Fantastycznie! Jeden cios chociaż, przynajmniej coś. Minimalny heal. Zostawiam apteczkę jeszcze na czarną godzinę, która mam nadzieję, że nie nadejdzie. O kurde. Nie wiem, czy to nie był błąd. Wszystko jak na razie blokuje. O, dobra, to był, chciałem powiedzieć, niepotrzebny i bardzo ryzykowny odskok, ale o dziwo, jakoś to poszło. Kurde, wytrącę go. Ale jaja! Jeszcze zmieszczę cios. Heal. I mamy go chyba. Mamy go! Albo będzie kolejna faza, ale mam przedmioty, słuchajcie, udało się! Jest jak dobrze! Coś pięknego! Drugie podejście na odcinku. I przed odcinkiem 2. Będące jeszcze rozgrzewką, nie? Możecie zobaczyć po ilości lakrimy. No kurde, jak to? We can work
together. Cooperate. Dobra, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Targowanie. Na pewno. Sojusz został zawarty. Jak długo on potrwa, to już jest zależne od ciebie. No, generalnie bratanie się z takimi mrocznymi siłami raczej nie jest dobrym rozwiązaniem. Oczyściłeś się z fantomu? Nie, wybrałeś coś innego. Fajnie, jakbyśmy my mieli wybór jako gracz. Jak na przykład z przyjęciem Kuro, nie? W Sekiro. No ale my tutaj mieliśmy zniszczone ścięgna chyba, nie? Więc... Ale z drugiej strony walczyliśmy z tym fantomem, który był poza naszym ciałem, więc nie wiem, jak to do końca wyglądało, że w końcu walczyliśmy. Chyba, że to było tak, wiecie, symbolicznie, ale tak naprawdę to była walka w głowie. Mogło tak być. Bo przeznaczenie teraz się zmieniło. Fantom będzie twoim przewodnikiem na tej nowej ścieżce, którą obrałeś. Starsza kobieta ma rację. Będziemy cię prowadzić tędy. Jezu, jakie to demo jest długie! Piękne! Niechaj błogosławieństwa trzech czy trójcy będą z tobą. Myślałem, że bardziej potępi naszą decyzję, szczerze mówiąc. Spróbujmy jeszcze porozmawiać. Być może coś tu się jeszcze wydarzy. Misja ukończona. Okej. Mówi dokładnie to samo. Zobaczmy ekwipunek, który zdobyłem w tym momencie. Na wypadek, gdyby się okazało, że jednak już się kończy tutaj demo. 29. O kurde. W sumie możemy się przełączyć może na chwilę chociaż. Soul Eater Stop. Ej, dobra, mamy zbroję z tego... demona w pewnym sensie. Kurde, jaki kwadratowy się stałem teraz. No wiem, że to nie jest zestaw, ale z drugiej strony tutaj też nie mieliśmy żadnego efektu, więc tutaj sama obrona jest już na plus. No i efekty pozostałe no na razie nie wejdą, bo nie mam reszty. Kurde. Ja mogłem z tego korzystać w sumie, nie? Tu nie ma tych efektów. Defense 5. Właśnie nie wiem, co się bardziej kurde będzie opłacało, szczerze mówiąc. Defense plus 3. Aha, no dobra, czyli to się bardziej opłaca. No to mogłem z lepszym ekwipunkiem walczyć. No trudno. Po statsach po prostu muszę przeglądać to wszystko. Dobra. Słuchajcie, możemy na chwilę broń zmienić. Jeśli wam się oczywiście odcinek podoba, nie zapomnijcie proszę o zostawieniu lajka, to jest wielkie wsparcie do mojego kanału. Zachęcam też do komentowania, no i przede wszystkim subskrybujcie, aby być na bieżąco też z kolejnymi odcinkami z tej serii, ale i z innymi rzeczami, które będę jeszcze robił. Nowa lokacja. Zawarliśmy porozumienie, śmiertelniku. Teraz, no, liczymy, że się wywiążesz z tego. Musimy teraz wypełnić, my musimy wypełnić nasz cel, nasze zadanie, które zlecił Haron. W ogóle tak czasami przerywa ta kamera, mam wrażenie. Wręcz sama się rusza. Musimy wyruszyć do świątyni Embars. Co wiesz o tej świątyni? Widzisz? Netherworld energy escaping from the temple.
widzisz, energia Netheru, tam świata Netheru ucieka ze świątyni. Musimy dowiedzieć się, jaka jest przyczyna tego. Powiedz mi o Charonie. Przywrócenie porządku do świata Netheru jest naszym nadrzędnym celem. In this we serve Charon, keeper of the gates of that realm. W związku z tym służymy Charonowi, strażnikowi bram do tego królestwa, do tego świata. Czy w takim razie jesteśmy jego sługą? Nie. No. Let us say we choose to do this for him. Nie, nie jesteśmy. Powiedzmy, że sami decydujemy o tym, żeby to robić dla niego. Powiedz mi o tej misji. The order of the Netherworld has been disrupted for too long. Porządek w świecie Netheru był zakłócony już wystarczająco długo. The river of fate is drying up. The balance between life and death is out of harmony. Rzeka przeznaczenia wysycha, a balans między życiem i śmiercią jest zakłócony. Charon requires us to find out the cause of this disruption and restore the balance. Charon wymaga od nas, abyśmy dowiedzieli się, co jest przyczynkiem tego stanu rzeczy i żebyśmy przywrócili naturalny balans. Zakończymy rozmowę. Ciekawie jest móc go teraz zobaczyć. Nie ukrywam, że mam trochę traumę po tej całej walce. Musimy otworzyć, proszę bardzo, właśnie, zanim pójdziemy do portalu. Tu może być coś w tej dziwnej skrzyni. No, dawaj. Specjalna mikstura oczyszczająca. Proszę bardzo. Co ona robi? Usuwa wszystkie efekty. Bardzo dobry przedmiot. Przynajmniej tak to brzmi. Kurde. A tu co? Chyba nic w demie. No, oczywiście wiadomo, że do tego portalu musimy pójść, ale zobaczmy, co tu jeszcze mamy. No, come on. Czemu miałbym to wszystko pominąć? Ciekawe, jak tylko mogę zdobyć resztę. Aha, tu możemy składować przedmioty. Jak mogę zdobyć pozostałe fragmenty tego wyposażenia? Czy to jest w ogóle możliwe? No właśnie. Tu chyba nic. Niestety. No i jeszcze schody na prawo zostają, te, które na dół mogą nas doprowadzić. Coś na tym piętrze będzie. Harfa, tu kowal jakiś będzie wkrótce. Obstawiam, że to będzie zakazane. No, nasza po prostu baza wypadowa tu NPC, pewnie możemy się spodziewać. Ale no chyba nie na tym etapie, no jeszcze nikogo nie poznaliśmy poza tą starszą kobietą, która w pewnym sensie nas nie tylko nakierowała, ale i uratowała przecież. Ciekawie. To wszystko wygląda, ach. No tak, zgaduję, że ścieżka będzie później naprawiona i tam będą jeszcze kolejne postacie do odblokowania i do porozmawiania już, jak je odblokujemy. No ale na razie można o tym zapomnieć. A na razie siądźmy tutaj na chwilkę, bo mamy wystarczająco lakrimy, aby dokonać wzmocnienia i tym razem myślę, że to będzie czysta witalność. Nowa lokacja, kolejny boss, nowe wyzwania, więc lepiej się należycie przygotować. Mam nadzieję, że niczego nie przeoczyłem. I patrzcie, mamy do wyboru albo powrót na górę, w której teraz byliśmy, wygnany bohater, próba mroźnej góry, albo przejście do zapomnianej świątyni. Świątyni Embars. Zawarłem porozumienie z duchem, aby móc po prostu osiągnąć swą zemstę. Do tego oczywiście potrzebuję jego siły, ale w zamian za to wymaga ode mnie mojego ciała, aby mógł wypełnić jego misję. Celem tego ducha jest, aby oczywiście rozwiązać sytuację w świecie Netheru i aby osiągnąć swój cel, muszę najpierw udać się do świątyni Embars. Zobaczmy jeszcze opisy inne. Proszę bardzo. Chodźmy tu w takim razie. Spoko, spoko, że jest szybka podróż, że nie są te lokacje w jakiś sposób, nie wiem, zablokowane, jako, nie wiem,
poprzedni akt, do którego już nie wrócisz, tylko można chyba swobodnie sobie podróżować przez całą grę. Mam nadzieję przynajmniej, że to się jakoś później nie zmienia. No chyba, że w jakimś endgame'ie, bo może coś tam się takiego, wiecie, wielkiego wydarzy w świecie, że faktycznie podróż do tych poprzednich lokacji nie byłaby za bardzo możliwa. I mamy, słuchajcie, nowe tereny, świątynia Embers, no jak na razie wygląda dosłownie jak poprzednie lokacje, no ale rozumiem zamysł, że pewnie to jest takie przejście płynne, pseudo, między jedną a drugą lokacją. Co to jest? To już jest ten kamień do rozwalenia? O co chodzi? Nie mogę w to trafić. Aha, to jest interakcja. Okej. Okay. Czemu on tak inaczej... Aha, dobra, on wyglądał inaczej, dlatego że nie był aktywny. A i tu jest powrót do naszego miejsca wypadowego. No nie ma to totalnie sensu w tym momencie, ale spoko, że jest taka możliwość. Szkoda, że nie można się między tymi ogniskami poszczególnymi, w sensie przenosić między też innymi lokacjami. Przynajmniej na razie nie widzę takiej opcji. To trzeba do tej lokacji wypadowej po prostu lecieć. O kurde. A, taka fioletowa esencja. Podobnie jak to miejsce odpoczynku. Kurde! Myślałem, że to po prostu oznacza, że oni zginęli. Aha. Dobra, trzeba dobić. Nie jak w Dark Souls. Myślałem, że może oni tylko raz powstaną, czy coś takiego. Początkowo myślałem, że to jest tylko taki efekt nałożony, że oni są pod jakąś faktycznie siłą. Ale nie, to są kościotrupy Dark Soulsowe. Wiem, to nie jest broń, którą mam wymaksowaną. W związku z czym prawdopodobnie się na włócznie i tak będę przełączał, ale zobaczymy, czy to będzie miało jeszcze rację bytu. Kurde. Tym mrozem to nieźle nawala. Staminy nie mam. Ło! Zdążyłem. Powiem wam, że wcale łatwo się z nimi nie walczy. Ale wydaje mi się, że tutaj problem leży w broni. Jak na razie oczywiście. Znaczy w broni. No broń jest spoko, nie? Na papierze jest znacznie lepsza, ale... Chodzi mi tutaj o to, jak postać kieruje i z drugiej strony też, czym chcę grać. Mam tylko nadzieję, że jeżeli chodzi o te inne typy oręża, to też znajdziemy jakieś lepsze egzemplarze, a nie, że ta włócznia była tylko na chwilę. Na przykład na ten czas próby. Podobnie jak wielki miecz. Bo jeżeli chodzi o moją podstawową, pierwszą broń, no to co chwilę coś znajduję, nie? Już zobaczcie, ile tego mam. Tu jest jeden, a tutaj? I to jeszcze wszystko coraz to lepsze odnajduje. Nie, że jakiś tam szrot, tylko faktycznie użyteczne przedmioty podnoszę. To tak średnio, nie? Się prezentuje. No dobra. Na razie mam te apteczki, to niech sobie będą. Właśnie nie wiem, może tu jeszcze zajrzymy. To nie wygląda jak jakaś wielka ścieżka, no właśnie. O. Do podpalenia. O, nie wiadomo, na co tu się natkniemy podczas tej eksploracji. Tutaj jeszcze... Kurde, nie ukrywam, że chciałbym w końcu jakieś inne tereny zobaczyć. Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że dotrzemy do świątyni i się okaże, że... No fajnie, zobaczyłeś świątynię i koniec dema, nie? Albo będzie jakiś boss na wejściu do świątyni na przykład, bo ma być jeszcze podobno, więc... W sumie coś takiego miałoby nawet sens. Nie, no tutaj to jest bez porównania lepiej. Naprawdę. Rewelacja. Dawaj. Mały aktywator ognia. Tam płomieni. Wiadomo, o co chodzi. No ale dobra. Tutaj się wydaje, że chyba wykończyłem te wszystkie pseudo ścieżki poboczne. W razie co, jakby tu jakiś zeskok był, coś... Coś przeoczyłem, to powrócimy. Jezu, ale się cieszę, że tego bossa ubiłem, nie? Całkiem nieźle poszło. Ale dobrze czułem w poprzednim odcinku, że muszę zrobić sobie przerwę. No, tam jeszcze spróbowałem w ramach jednego odcinka zrobić, ale no nie dało rady. Tak więc kolejnego dnia, jak widać, efekt był już kompletnie inny. Na szczęście. Takie minotaury trochę to są. Znaczy, minotaury.
Rogi mają po prostu, no. Wikingowie bardziej, że nie minotaury. Zobacz, jak jest Charon. Może jeszcze inne cuda będą. Dobra. Nie, że zasięg duży, to jeszcze te zamaszyste ataki na mocnym uderzeniu mamy, więc jest bosko. Co to za efekty dźwiękowe? A, chodzi o to, że jakiś mocniejszy niby mi się trafił, no... Niespecjalnie mocniejszy, mogę go w sumie dobić, nie? Bo mi się trochę wyhealował, ale dobra. Nie będę powodował, żeby on mi się zrespił, bo no, nie będę z nim walczył po raz kolejny. I nie będę ryzykował, że jednak mnie trafi tym razem. Padł, to niech już leży. A to nie będzie jakiegoś zeskoku? Nie. Tutaj nawet powiem wam szczerze, nie ma za bardzo jakich widoków podziwiać. W związku z czym tak bardziej się skupiam faktycznie na samej eksploracji, niż na zatrzymaniu się i podziwianiu czegoś. No mamy góry, tak samo jak przez poprzednie odcinki, więc mówię, jeżeli chodzi o różnorodność, to jak na razie jest słabo, aczkolwiek... No, to jeszcze jestem wczesny etap gry, więc jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. To jest chyba najmniej ukryty kamień, by the way. Aha! Okej, dobra, myślałem, że będzie komunikat, że zniszczyliśmy wszystkie. Nie, to jeszcze nie jest tak łatwo, to nie będzie taka krótka lokacja. Bardzo liczę, że to otoczenie się zmieni, bo... Chciałem zobaczyć w tym demie po prostu, jak twórcy się odnajdą w zaprojektowaniu jakiejś zupełnie... zupełnie innej lokacji. O kurde. Z niego miecz wypadnie jak nic. No, szkoda, że nie włócznia. Ej, nie mogłem się ruszyć. Co to kurde ma być? Myślałem, że jeszcze jeden cios. Nie! Nie! Kurde, nie trafił mnie! Ale fart! Mały spam? Nie, 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 nie. Mały spam to duży problem na tym przeciwniku. No, troszeczkę można sobie pozwolić, ale też bez przesady. Nieumarli są uwięzieni w niekończącym cyklu. Trochę taki komunikat był. Albo teraz on się dopiero pojawił. Nie wiem, czy on był za pierwszym razem w sumie widoczny. O, czekajcie, pies. Dobra, lecimy dalej w takim razie z tymi umarlakami tutaj. No oczywiście, że będą się respić, jak żeby inaczej, aczkolwiek no już myślę, że nie będę po raz kolejny całej lokacji tutaj wybijał. Okej. No chyba, że takie numery będziecie odwalać, to zaraz mnie przekonacie jednak do tego. Już trochę wiecie co, o kurde. Ty. Dobra. Widzę, że nie są skorzy do tego, żeby odpuścić. Ku mojemu zaskoczeniu. Miałem taki pomysł, bo... No wolałem mieć jednak więcej... spokoju... i apteczek na tym przeciwniku. Kurde. To nie przyspamujecie odbić jak w Sekiro. Właśnie jestem bardzo ciekaw tego, jakby na przykład teraz wyglądało takie Sekiro... O, odpuścili jednak. Takie Sekiro 2, nie? Wiadomo, że... No raczej nie ma szans na to. Niestety, ale bardziej tak się zastanawiam właśnie, jakby to wyglądało, gdyby to się wydarzyło. Choć, no nie łudźmy się, raczej to nie nastąpi. Podobnie jak Bloodborne 2, nie sądzę, żeby kiedykolwiek powstał. I tutaj myślę, że to... A może tu jest jakiś checkpoint w sumie? Miałoby to sens nawet. Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, ponieważ Sekiro tak naprawdę to zapoczątkowało, jeżeli chodzi o takie odbijanie ataków w grach soulsowych, powiedzmy. Choć tutaj też niektórzy się mogliby przyczepić, że Sekiro to nie jest Souls, to nie jest Souls-like nawet, tylko Souls-lite, nieważne, wiadomo o co chodzi, gra soulsowa, jeszcze szersze pojęcie, gdzie no, było odbijanie ataków, tak istotne, no, było kluczowe. I ciekawe, jakie okienko by było teraz na to odbijanie ataków przygotowane przez Miyazakiego. No bo tam nie poszaleli na pewno pod tym kątem, plus no nie wprowadzili jakiegoś systemu, który by jakoś mega karał za
nadużywanie odbijania, w sensie takiego, wiecie, spamowania tym odbijaniem, jak chociażby to zrobili twórcy Wolonga, gdzie macie rola pod tym samym przyciskiem, co odbicie. Więc wciskając rola, znaczy próbując zespamować, odbijając atak dwa razy w Wolongu, robiliście to w ten sposób, że kończyliście na przewrocie. I to był duży problem, bo mieliście rola, który nie był w punkt, nie był idealny. I to też wiele razy na to zwracałem uwagę właśnie podczas rozgrywki w Wolonga. Generalnie naprawdę zachęcam was, żebyście sobie zobaczyli ten tytuł. On jest dość moim zdaniem niesłusznie oceniany, trochę niedoceniony jest. Tam głównie chodzi o to, że te recenzje z Chin nie były zbyt... co mi się zainstalowało? Zbyt optymistyczne. Generalnie sama gra jako Souls-like uważam, że jest naprawdę spoko. Nio jest lepsze, ale Wolong, jeżeli lubicie Souls-y, Souls-like'i, to jest gra, którą naprawdę powinniście zagrać, moim zdaniem. I też jest lepiej niż na przykład w Nio pod tym kątem, że akurat to jest lepsze, bo na pewno na minus jest to, że nie ma różnych postaw, ale na pewno lepsze jest to, że te lokacje i generalnie misje no nie są tak liczne i tak powtarzające się. Aż tak, trochę są, ale nie tak jak w Nio 1 na przykład, gdzie tam to była masakra niekiedy. Choć i tak robiłem Nio 1 na 100%, bo gra była bardzo po prostu dobra gameplayowo i nawet jak to było coś bardzo powtarzalnego później, no to i tak chciało się w to grać po prostu, nie? Tak więc to jest spoko rzecz. A ciebie, tak może tym trochę potraktuję na dzień dobry. Bo te oszczepy to jest coś, z czego no nie korzystam. Boję się tych ataków nieblokowalnych. Dobra. O nie. Po mnie. Nie miałem kontroli nad postacią, a miałem staminę. No ja pierdzielę, co jest grane? Dobra, widzimy się na nim. Nie rozumiem, o co chodzi. Wydawało mi się, że serio będzie git. No tak, 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 to wiadomo. To są takie podpowiedzi po zgonie. Tak, moi drodzy, bardzo krótka reklama. Jeżeli już mówię o Wolongu, to gorąco polecam, bo jest promocja na Wolonga w kompletnej edycji ze wszystkimi DLC w sklepie Instant Gaming, czyli u sponsora kanału. Jeżeli kupicie z mojego linka, który jest w opisie, tym samym też mnie wesprzecie, a oczywiście jest to rzecz, na której nic nie tracicie, a sama gra naprawdę myślę, że może wam się spodobać. Mówię, recenzje są różne, mieszane na Steamie, natomiast no ja oceniam grę na pewno pozytywnie. Jeżeli lubicie Souls-like'i, uważam, że to naprawdę trzeba zagrać. Na samym Instant Gaming oczywiście znajdziecie dużo więcej innych gier, ale akurat no o Wolongu mówię, gorąco polecam, ale na pewno Lies of P bardziej, które też jest na promocji tutaj dostępne, więc zapraszam. A tym razem jak coś podjąłem decyzję o tym, że jednak ich wybiję. O Jezu. O, za maszysta tak powinien być. Ej, mam jakiś ten kamień nieumarłych. Tylko to jest chyba coś. No nie do używania. A do kolekcji? Używany do tworzenia przedmiotów zużywalnych. Okej. Okay. Tylko no, na razie nic z tym nie zrobimy. Ale taka ciekawostka. Ten z bossa kamień też do tego służy, także już wszystko jasne. No i znajdźkę bym tam przeoczył jeszcze. A, naprawdę łatwo o to na śniegu. Lepsze rękawice mi wypadły. Dawaj, 37! Kurde! Naprawdę warto było go ubić. Do takiego przedmiotu. No, kto wie, jeszcze może sobie HP jakoś zregeneruje. Walcząc po prostu z nimi, nie? Tylko jest problem taki, że korzystając z mocnych ataków, to ich za szybko ubijam. I nie mogę, o właśnie, tego finishera zrobić. Zobaczcie. Kto wie, może jakbym szybko kliknął, to dałbym radę. Ale no niestety. Mały aktywator mrozu. No nie wydaje mi się, żeby mróz był odpowiednim żywiołem czy rodzajem ataków do wykorzystywania w tym środowisku. Aczkolwiek może w następnym by było już to bardziej użyteczne. Albo w samej świątyni nawet. O ile tam faktycznie będziemy mogli coś porobić, nie? No dobra, jesteśmy już na miejscu w zasadzie. No tak, jeszcze. Tak, musimy to zrobić. Coś dropnęło. No powiem szczerze, że ten wygląda dużo lepiej. Ale i tak z efektów nie korzystam, więc... Dawaj, plus 11 do obrony. Więcej.
Testujmy to, co mamy, no, do potestowania. Nie ma się co ograniczać. Dawaj, moje 9000. To już jest przecież level cały. W sumie, wiecie co, wezmę sobie ten aktywator ognia. Czemu nie? Jeszcze raz. Nie? Co jest? Ej, nie rozumiem czasami, czemu nie mam kontroli nad postacią. Ja pierdzielę, jaki ty masz zasięg na tym, chory! O co chodzi w tej grze czasami? Aha. No i to jest właśnie to, o czym mówię, nie? Nie mogę robić uników. Nie czuję ich ani tutaj, ani w AI Limit. One są jakieś, kurde, totalnie inne. No czy tu jest dużo lepiej na pewno, ale pod uniki nie będę grał. Zdecydowanie lepiej czuję odbijanie ataków. Ale przyzwyczajenia robią swoje, niestety. To są złe przyzwyczajenia. Dobra, mamy odzyskane punkciory. Jest Lacrima. Nie wiem, czy on mnie będzie gonił tutaj jeszcze, czy odpuści sobie to ściganie. Dobra. Minimalny heal. Gościa jako miksturę sobie wykorzystałem trochę w tym miejscu, no. Trzeba przyznać, że do tego się przydał, naprawdę, nieźle. O kurde, ten też do mnie idzie. Ten nie odpuści. O kurde. On nie z tych, co się łatwo poddają. Na szczęście dwa ataki wystarczą. I dobitka. Kurczę, no ale myślę, że naprawdę już teraz można powiedzieć, że mamy owocny odcinek, no bo odkryliśmy nową lokację, ubiliśmy bossa przede wszystkim. To nie ma sensu przytrzymywać dłużej. Nie rosną od tego obrażenia w żaden sposób. Kurde, no nie wiem. Chyba za szybko uniknąć chciałem tego. Dobra. On bardzo długo jest ogłuszony. Oczywiście ma to sens, bo on ma bardzo dużo życia. No. O kurde, nie, no bez jaj. Ta różnica w wysokości plus położenia robiła swoje. Co ty robisz? No nie! Nie prze... Co? Nie przerwałem mu tego! Dobra, nie mogę walczyć na zasadzie, okej, okay, na pewno tak się uda. Wiecie co? Ja polecam otworzyć tę bramę, bo wydaje mi się, że tam jest jakiś aktywator. W sensie, miejsce odpoczynku. No musi tam być, ale najpierw skorzystam ze zwrotu Lacrimy, bo chyba było, nie? Było. Proszę bardzo, nie ma żadnej animacji, po prostu klik. I gdzie jest Lacrima moja? Jest, dobra, już myślałem, że coś się zbugowało. Albo, że coś nie tak zrozumiałem, no ale no nie dało się inaczej tego zrozumieć, no. Dawaj, dwa upgrade'y w witalność, żebym nie ginął na dwa strzały. I widzimy się przy bramie. Dobra, jesteśmy już blisko. Mam nadzieję, że to będzie jakiś checkpoint, bo przebieganie przez całą lokację z chmarą wrogów średnio mi się uśmiecha. Do dość mocnego przeciwnika, trzeba to sobie powiedzieć, aczkolwiek mam dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że nagrywam odcinek raz z tego, czyli z Kazana i z AI Limit ostatnio. O kurde, no wiedziałem, że to będzie odpoczynek. Ja pierdzielę, po co ja biegałem tyle? Bałem się tylko, że tu będzie tak, że otworzę bramę i boss będzie, nie? Bo nie mogłem tego wiedzieć. Dlatego wolałem biegać, ale stwierdziłem, że nie, no że to byłoby idiotyczne, jakby tak to było zrobione, więc proszę bardzo. Jest odpoczynek i teraz możemy spokojnie go pobić. A drugi mój problem, poza tym częstym zmienianiem gier, gdzie każda z nich ma totalnie inny feeling, zwłaszcza postaci, no tutaj jest znacznie lepszy i system walki również tu jest lepszy niż w AI Limit, przynajmniej no porównując wersję demo do wersji demo, myślę, że to jest całkiem sprawiedliwe, aczkolwiek no wiadomo, to nie jest jeszcze pewien produkt, to kolejna rzecz jest taka, że taki problem, że jednak ta płynność, nie? Tutaj robi różnicę, te spadki. Czyli headshot może wejść na tym. Jeszcze go sięgnąłem, nice. Nie no. Może serio po prostu będę próbował odbić te ataki. Kurde,
Bez sensu, że na plecy poszedłem, bo to mnie nie wyhiluje. Ale trochę myślałem o tym, że może uda mi się jak z bossem to rozegrać, że na plecach właśnie będę go łatwiej wytrącał z równowagi. Ej, i tak jest. To jest coś, co chyba twórcy mogliby spatchować, tak mi się wydaje. Nie, muszę go dobić, nie ma opcji. Nice. Spirit Globe. Co to kurde będzie? Lepsze buty, max staminę dające, wow! I tu naprawdę sporo tej staminy. Do otworzenia. Consumable, okej, no i skrzynia. Ja bym przeoczył ją, kurczę, to by było niedobrze. Imperialny wielki miecz. Kolejne nogawice, znaczy buty i pierścień. Zobaczmy pierścień najpierw. Atak damage, ale ładowanego ataku. Tu jest ataku dystansowego, ale on daje 139 HP, słuchajcie, dobra. Atak z szarży, myślę, że znacznie lepiej niż dystansowy atak. I 139 HP. To robi, słuchajcie, totalną różnicę. Tutaj, tak samo jak tutaj, chociaż obciążenie jest cały czas zielone. Dobra. Stamina, reszta efektów nawet mnie nie interesuje. No i wielki miecz. 44 ataku. Kurde, no to jest naprawdę kusząca opcja. Spróbujemy może z nim, co? Znacznie, znacznie lepszy, ale... Kurde, nie wiem, czy do tej gry on nie będzie troszeczkę za wolny. Zróbmy test na tym szkielecie, który tutaj jest. Jak to będzie wyglądało, bo nie wiem, czy do przeciwników dotrzemy. Kurde, czy ja wiem, czy on jest aż tak niesamowity? W sensie, no może to dlatego, znaczy na pewno dlatego, że to nie jest też build pod ten miecz typowo, nie? Pod siłę. Ale jak mam wybierać między nim a włócznią, to marzę o tym, żebym zdobył lepszą włócznię. I to jest pozytywna rzecz, że ten miecz tutaj znalazłem, nawet jakbym miał z niego nie korzystać, bo to mi pokazuje, że też w demie są inne bronie, innego typu do odnalezienia. Oby tak było, że zdążymy odnaleźć lepszą włócznię przed bossem, to byłbym przeszczęśliwy, naprawdę. To by było cudowne znalezisko. No i cóż, moi drodzy, wydaje mi się, że skoro ten etap mamy z głowy, mamy odkrytą lokację, która jest gdzieś tam między światami zawieszona, naszą lokację wypadową, mamy ubitego bossa przede wszystkim, no i prawie cały chyba, a może nawet i cały ekwipunek wymieniony, to myślę, że to jest naprawdę optymalne miejsce, żeby sobie tutaj zakończyć odcinek i zaprosić was na kontynuację, oczywiście już jutro o godzinie 14. Także bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu do końca, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, zachęcam do subskrypcji, no i być może rozważcie wsparcie kanału, jeżeli oczywiście macie na to ochotę. A tymczasem to tyle, do zobaczyska. I to by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.